Warszawska syrenka. Dawno temu, wśród pradawnej puszczy na brzegu Wisły, stała rybacka osada. Krążyła w niej legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły. Jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili, że to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym głosem. Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu. Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota, powiedział jeden z nich. Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nabrzeżnych trzcinach. Ale trzeba by było wziąć ze sobą pochodnie, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy, dodał drugi. W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy potrzebowali ognia, odezwał się trzeci. Pokiwali głowami, umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni. Kiedy nadeszła umówiona noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a potem zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się poruszać, aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk. Zatkajcie tym uszy, powiedział, podając go swoim towarzyszom. Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć. Przerażono wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, odetkał sobie uszy, aby usłyszeć, co mówi. Wypuść mnie, proszę. Jak to? Mam cię uwolnić? Zapytał zdziwiony. Tak, uwolnij mnie i chodź ze mną, odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych pieśni. Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali rybacy wrócili do chaty po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń. Lecz było już za późno. Syrena dopływała już do środka rzeki. Przestraszony krzykami młody rybak również skoczył do wody i płynął do syreny mimo nawoływań pozostałych, aby wracał na brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu. Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam. Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby ostrzec was przed niebezpieczeństwem. A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście sprzedać za garść złota. Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie poradzicie. Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, który podążył za nią. Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto, Warszawa. Mieszkańcy nie zapomnieli o swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik, z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, mimo różnych dziejów Warszawy, syrena ani razu się nie pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy.